Witajcie kochani w energetyce dnia 22 października 2019 roku. I proszę Państwa, od razu mi się buzia śmieje, bo nadaję, jeżeli mogę powiedzieć nadaję, nagrywam w domu i wypróbowuję nowy sposób. W związku z tym, że w dalszym ciągu te Wi-Fi jest jaki jest, to spróbowałam teraz, próbuję, bo to jestem w trakcie robienia, nagrać wcześniej filmik, no nie dużo wcześniej, bo teraz patrzę na zegarek, jest godzina 17.22, 21 października. O godzinie 18 prowadzę medytację, więc muszę się streszczać i długo nie będę mówiła. Natomiast proszę Państwa, może jutro powiem, jutro albo pojutrze powiem więcej rzeczy. Natomiast dzisiaj, żeby nie było tak, że dzień jest bez energetyki, to nagrywam ten filmik. Dziękuję Państwu za wszelkie komentarze, które Państwo pisaliście pod moimi filmikami, szczególnie teraz, kiedy prosiłam, żeby zająć stanowisko, jaka energetyka Państwu najbardziej pasuje. No i chyba będzie różnie, bo wszystkim co innego pasuje, prawie każdemu co innego. Dobrze, ale proszę Państwa, żeby nie marnować czasu, to witam Państwa raz jeszcze oficjalnie w energetyce 22 października 2019 roku. I proszę Państwa, wtoreczek. No i generalnie bym powiedziała, dzień całkiem dobry. Może jeszcze tylko powiem o tym, że proszę Państwa, my teraz jesteśmy pod wpływem dzisiaj ósemki z całości, czyli 22 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 daje ósemkę. Czyli generalnie, proszę Państwa, dzień powinien być dosyć silny energetycznie, szczególnie do tego wszystkiego, co jest związane ze sprawami zawodowymi i finansowymi. Mało tego, proszę Państwa, z dnia jest 22, wibracja mistrzowska, która tak jak gdyby ułatwia nam działanie na dużą skalę. Czyli jeżeli ktoś z Państwa chciałby robić 22 jakieś wielkie projekty, rozmawiać ze swoimi szefami, czy potencjalnymi kontrahentami, czy pozyskiwać kontrahentów, czy coś budować, to bym powiedziała, proszę Państwa, dobry czas, chociaż powinniśmy wiedzieć, ja jeszcze zerknę na ściągawkę, ale tak, wszystko się zgadza, powinniśmy też wiedzieć, pamiętać, że jednak, proszę Państwa, księżyc maleje, dlatego że 28 października o godzinie 4.38 jest nów księżyca. Bardzo silny, proszę Państwa, nów księżyca. Bardzo silny, mogę powiedzieć. Bardzo silny energetycznie. No i generalnie zaczynać może nowych rzeczy typu budowa dom, czy jakieś pozwolenie na budowę, to może nie, ale wszystkie inne takie rzeczy materialne, rozmowy, przedstawienie komuś swojego projektu, jak najbardziej, proszę Państwa, tak. I teraz tak, proszę Państwa, takim trudnym troszeczkę, bo podzieliłam też numerologię, może kiedyś Państwa nauczę tego, jak będę miała czas, podzieliłam na numerologię na pewne jak gdyby cykle dzienne. I teraz tak, takim trudnym okresem jest troszeczkę godzina, od godziny 6 do 12. Tutaj troszeczkę się gryzą wibracje, jeżeli tak mogę powiedzieć. Czyli pomimo tej ósemki, dobrych fluidów do spraw zawodowo-finansowych, pomimo 22, czyli ugruntowania ważnych rzeczy, możemy mieć problem z koncentracją, możemy mieć problem we wdrażaniu w życie to, czego chcemy. I proszę Państwa, później już zdecydowanie od godziny 12 do godziny, nie, do godziny 18 będziemy mieli więcej szczęścia niż rozumu, będziemy pod wpływem trójki, więc ta wibracja da nam łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet jeżeli ktoś by chciał nas odpłytać, pod murem postawić, to będziemy umieli z tego wybrnąć. No i proszę Państwa, jeszcze godzina od 18 do 24 to jest taki czas, proszę Państwa, gdzie jeżeli mamy jakąś zaległą pracę przyniesioną do domu albo jeszcze siedzimy na przykład w biurze, to bym powiedziała, możemy być naprawdę wydajni i nawet jeżeli za tym nie będą na razie szły pieniądze, to co w tym czasie wypracujemy, być może właśnie zrobimy porządek w dokumentach, być może zrobimy jakiś plan dnia, będzie bardzo rzutowało na nasze życie. Czyli proszę Państwa, z ważnych rzeczy księżyc malejący, 28 września nów księżyca, a dzisiaj, czyli we wtorek 22 października 2019 roku, bardzo dobry dzień pod względem energetycznym. Ja jeszcze może poproszę, przepraszam, bo gdzieś widziałam mojego syna, żeby mi podał afirmację, bo Państwo lubicie afirmacje i dużo osób właśnie pisało o tym, że chciałoby, żeby były zawsze afirmacje. Tutaj moje dziecko mówi pozdrowienia od syna,
Państwo myślę, że też Ciebie, synu, pozdrawiają. Ale afirmacja na koniec. Jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, i pewnie jutro też tak będzie, tylko jutro też będę w biegu nagrywała energetykę na 23 października, być może nawet na dzisiejszym tle, dlatego że jutro zostałam zaproszona przez miesięcznik Pani na wielką galę 30-lecia magazynu Pani przez wydawnictwo Bauer. Bardzo piękna gala, bardzo wielka uroczystość. No i proszę Państwa, zastanawiałam się iść, nie iść, ale pójdę. Więc proszę Państwa, jutro może też nagram energetykę na kolanie, ale coś Państwu nagram, żeby nie było tak, że dzień bez energetyki to dzień stracony. I proszę Państwa, mam nadzieję, że już oglądacie horoskop numerologiczny dla poszczególnych wibracji na listopad. Bardzo go lubię, bardzo mi się podoba. A jutro, czyli 22.10, bo pewnie dzisiaj będziecie Państwo oglądali tą energetykę, będzie też wstawiona taka ogólna energetyka listopada. Sugeruję, żeby się z nią zapoznać, bo na pewno jest super. Naprawdę, ja już wiem, bo nagrałam, tak? Może na początku trochę przynudzam, ale się później rozkręcam. I jeszcze nagram jeden filmik na temat czary Mary w okresie, kiedy właśnie zmieniają się miesiące, październik, listopad. Znaczy bardziej nie czary Mary, tylko co robić, a czego nie robić. Więc proszę Państwa, teraz, żeby było sprawiedliwie, ja wyciągam karty dla poszczególnych znaków zodiaku dzisiaj na dzień 22.10.2019 rok. Co czeka poszczególne znaki zodiaku w dniu 22 października, na co powinny zwrócić uwagę. Wieża odchodzi do przeszłości, eremita i ósemka mieczy. Generalnie wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na stan emocjonalny. Jeżeli na stan emocjonalny, to na pewno zwrócić na nie uwagę od 6 do 12, bo wtedy mogą być trudniejsze. Czyli to jest pierwsza informacja i generalnie też nieraz nie każdy umie przeżyć wibrację mistrzowską i to, że jest 22 z dnia, może powodować z jednej strony wysokie wibracje, ale my możemy sobie nie umieć z nimi radzić, nie umieć ich wykorzystywać, stąd możemy się w jakiś sposób gorzej czuć. I kochani, wyciągam kartę dla wagi, żeby było sprawiedliwie, że nie tylko od barana zawsze zaczynam. Waga na 22 października 2019 roku. Ty, wago, masz wyciągniętego dla siebie asa mieczy. As mieczy, bardzo dobra karta. Jak każdy as mówi o początku, tak? I generalnie, jeżeli byś chciała, droga wago, coś zaczynać, to dzisiaj jak najbardziej możesz zaczynać. Dobry początek, tak? To jest też as mieczy, mówi, że możesz w tym dniu też wymyśleć coś, tak? Bo as mieczy daje intelekt, zapoczątkować coś intelektualnie, więc jeżeli będziesz miała jakieś mądre pomysły, to droga wago, zapisuj je, żeby Ci za chwilę one nie umknęły. Gdybyś miała jakiś zabieg drobny, nie wiem, wycięcie pieprzyka czy do kosmetyczki, to na pewno dzisiaj powinnaś być z tego zadowolona, będzie to dosyć korzystne. Jeżeli byś się uczyła, zdawała egzaminy, to zarówno do nauki, jak i zdawania egzaminów, ta karta jest dobra. Jedynie na co bym zwróciła uwagę, to przy 22 z dnia i 8 z całości, żebyś zbytnio wago nie miała ciętego języka. Idziemy dalej, kochani. Teraz idę do skorpiona, czyli skorpion. Jaka karta dla Ciebie na 22 października 2019 roku? Dla Ciebie karta eremita, inaczej pustelnik. Więc generalnie, skorpionie, nie będzie to zbyt towarzyski dzień dla Ciebie. Nawet jeżeli będziesz musiał być wśród ludzi, to będziesz miał takie poczucie, że albo nie należysz do tego świata, albo jesteś gdzieś głęboko schowany w sobie i jakieś wojny myślowe, może wojny myślowe to nieładnie powiedziałam, rozgrywki myślowe w swoim mózgu uskuteczniasz. I generalnie ta karta mówi w aspekcie prognostycznym, że bądź, skorpionie, taki zachowawczy, może niekoniecznie wypowiadaj swoje teorie, swoje zdanie, raczej poczekaj na to, co kto powie i dopiero zajmij stosunek do tego. Ta karta też jest dobra do jakby wejścia wewnątrz siebie, zrobienia porządku ze swoim wnętrzem, zarówno psychicznie, jak i zdrowotnie, tak? Więc jeżeli byś się chciał leczyć, to bardzo, bardzo proszę.
Do spraw uczuciowych na pewno nie jest to najlepsza karta. I teraz dla strzelca, karta na 22 października. Dla strzelca, co strzelce będą tu robiły, co na czym powinny się skupić. Karta śmierć, ja ją bardzo lubię. Pokażę Państwu blisko, zaraz, bo się teraz nie umiem do kamery, ale już teraz będę umiała, bo przyzwyczajona jestem raczej do kamery telewizyjnej, a nie takiej laptopowej. Proszę Państwa, w ogóle tą śmierć bardzo kocham, jeżeli chodzi o te karty. I generalnie, ale nie mam mówić teraz o kartach, tylko o tym, co Ciebie czeka, strzelcu. Jeżeli chodzi o strzelca, to strzelca czeka jakaś transformacja. Oczywiście myślę, że nie śmierć fizyczna, bo o śmierci fizycznej absolutnie nie mówię. Natomiast transformacja. Na czym może polegać transformacja? Transformacja może być wewnętrzna, czyli Ty, Skorpionie, możesz na coś innego, zupełnie z innego pryzmatu spojrzeć. Możesz coś wreszcie zrozumieć, czego na przykład nie rozumiałeś. Albo może być transformacja zewnętrzna. Może będziesz chciał obciąć włosy, zmienić kolor, zacząć się ubierać w kolory, jakich do tej pory nie nosiłeś. Ale jeszcze jedno znaczenie, jeżeli by się tak zdarzyło, że na przykład coś w swoim życiu chce runąć, umrzeć, coś nie wychodzi, mówiąc bardzo prosto, to pozwól temu umrzeć, nie rani mój na siłę, zrób miejsce na coś nowego. No generalnie dobra karta do pracy z duchowością. I teraz koziorożec, czyli ja, dużo koziorożców mnie też ogląda, cieszę się, wszystkie znaki lubię, wszystkie. Kiedyś nie lubiłam jednego, ale teraz to też już lubię. Dobra, nie gadam, tylko wyciągam, bo zaraz będę miała medytację i nie będę mogła dokończyć horoskopu na przykład. Dobra, koziorożec i 22 października i już patrzę, wow, as buław. As buław, jak każdy as mówi o początku. I tutaj w tym asie buław mamy kobietę, która ma białe płótno przed sobą i może narysować, namalować swoje życie tak, jak chce. Może nie swoje życie, a dzień. Czyli ja, Rutkowska, będę mogła i inne koziorożce zapisać ten dzień, jak chcemy. Zapisać dobrymi myślami, dobrymi pomysłami, dobrą energią. I generalnie as buław też jest bardzo dobrą kartą do spraw fizyczno-seksualnych, również do poczęcia dziecka. Nieraz mogą też brać górę emocje w innych aspektach, a więc te emocje, jeżeli ktoś poczuje, że ma za dużo, to może trzeba wyskakać, wytańczyć, żeby nie był nabuzowany emocjonalnie. I teraz, kochani, wodnik na 22 października, co wodniki czeka? Karta szóstka denarów. Bardzo lubię tą kartę. To jest karta szóstka denarów. Nieraz się mówi na niej karta rozdawnictwa, tak? Czyli przypływu finansowego. Jeżeli nawet nie będzie to przypływ finansowy, bo w Twoim portfelu jeszcze się nie pojawią bardzo duże pieniądze, to mogą się pojawiać jakieś widoki na pieniądze. Może o czymś się dowiesz, może dowiesz się, że będzie jakaś premia albo nagroda na koniec roku, a może jakiś bon, talon na Boże Narodzenie, bo to już ten czas, to te talony rozdawane. A może na przykład, drogi wodniku, sam za dużo wydajesz pieniędzy i może nad tym należałoby się zastanowić. W każdym razie jest to też karta dobrego targu. Jeżeli byśmy chcieli coś przyklepać, to można przyklepać. Teraz, drogie ryby, dla Was karta na 22 października 2019 roku i już patrzę, as denarów. Proszę Państwa, dzisiaj niesamowita historia, już w czytaniu dopiero kilka znaków, a już wychodzi trzeci as. As denarów jest bardzo silną kartą, mówiącą, że powinnaś się, rybo, koncentrować tylko i wyłącznie na sprawach zawodowo-finansowych i zaczynać inicjować różne rzeczy. Czyli jeżeli coś do Ciebie przychodzi, to bierz to, a jeżeli nie przychodzi, to poszukaj nowych możliwości zarabiania pieniędzy albo poszukaj jakiegoś rozwiązania, abyś była bardziej wydajna w sprawach zawodowo-finansowych. To tutaj też może Ci się urodzić jakiś nowy pomysł na zarabianie pieniędzy, nawet jeżeli go dopiero później w życie wcielisz. I kochani, przechodzimy do barana. Baran i 22 października 2019 roku. Baran ma kartę Rydwan, bardzo silna karta Rydwan. W tej talii akurat nie mogę powiedzieć, że bardzo pokochałam kartę Rydwan. Generalnie lubię kartę Rydwan, natomiast tu jeszcze nie, znaczy już wiem co sądzić, ale nie jest to moja, przepraszam, najbardziej ulubiona karta przedstawiona graficznie.
Tak czy inaczej, karta Rydwan Baranie mówi natłok zdarzeń. Nie wiadomo w co ręce włożyć, bardzo dużo rzeczy się będzie działo. No i ważne jest, żebyś pozwolił się porywać tym wszystkim wydarzeniom, był w centrum uwagi. A jeżeli będziesz miał jakąś zaplanowaną podróż na przykład, albo będziesz chciał planować podróż właśnie 22 października, to powinieneś wyszukać dobrych okazji. Bardzo dobra karta. I kochani, idziemy do byka. Do byka, byk, byk, byk. I co czeka byka? Na co powinien zwrócić uwagę 22 października? I już sprawdzam. Dwójka buław. Karta dwójka buław jest kartą dualną, czyli mówi, że wszystko, co jest związane z naszymi relacjami z drugim człowiekiem, będzie ważne. I generalnie bardzo często, akurat tutaj jest trochę tak inaczej pokazana, bo to jest pokazana emocje, ale emocje, ogień właśnie w sprawach takich muzycznych, podziwiania kogoś. Natomiast generalnie to jest taka karta, bym powiedziała, bardziej fizyczna, seksualna, czyli relacje damsko-męskie mogą być dla Ciebie ważne, no ale jeżeli ktoś w takich relacjach nie jest, to może będą bardzo ważne na przykład różnego rodzaju układy, spółki, działanie w grupie, robienie czegoś dla drugiego człowieka. I dwójka jako dualność, być może będziesz dzisiaj stał, byku, na takim rozstaju dróg, jaką decyzję podjąć, co wybrać, w którą stronę iść. No ale dobrze, no lepiej, żeby się coś działo, niż by się miało nic nie dziać. I proszę Państwa, bliźnięta, co czeka bliźnięta 22 października? 22 października bliźnięta mają kartę Księżyc. Więc jeżeli bliźnięta są artystami albo wróżkami, to bym powiedziała: wow, Księżyc za dużą intuicję, wow, Księżyc za dużą twórczość. Ale jeżeli bliźnięta wykonują inne zawody niż artystyczne, telewizyjne, wróżkowe, nie są lekarzami, no to bym powiedziała: uważajcie na wszelkiego rodzaju iluzje, oszustwa wokół Was. Również też w tym dniu możecie mieć tendencję do wyolbrzymiania różnych niekorzystnych sytuacji. No i tyle. Rak. Z jaką kartą powinien popracować rak? Na czym się skoncentrować? Rak, proszę Państwa, ma siódemkę denarów. Siódemka denarów, bardzo korzystna karta, ale karta cierpliwości. Cierpliwości, mozolnej pracy, trzeba wszystko dojrzeć i na efekty poczekać. Czyli drogi raku, myślę, że dzisiaj nic przełomowego w Twoim życiu się raczej nie będzie działo. Doglądaj tego, co masz, dbaj o szczegóły, a efekty finansowe przyjdą później. Bardzo ładnie. I jeszcze mamy lwa i pannę. Lew, ja teraz sobie zrobiłam, proszę Państwa, ściągawkę, żeby nie zapomniało o jakimkolwiek znaku z tych emocji. Czyli lew. Co czeka lwa 22 października? Dwójka mieczy, niedobra karta. Niedobra karta, dwójka mieczy, to ja zawsze przy niej mówię X. Czyli niektóre Twoje plany, rzeczy mogą gdzieś po Twojej myśli. Być może nie tak, że w ogóle one się nie zrealizują, ale być może w tym dniu. Również przy tej karcie powinieneś, drogi lwie, zwracać uwagę również na swoje stany emocjonalne, tak? I w ogóle, bądź ostrożny. I ostatnia karta, tym razem karta dla panny. Panna, co karty mówią jej na 22 listopada? Bardzo ładna królowa pucharów. Bardzo ją lubię i lubię jej w tej karcie. W ogóle lubię królową pucharów. Jakbym chciała być królową, to chyba bym chciała być królową pucharów, ale jestem królową denarów. No i takie życie. W każdym razie tak. Królowa Pucharów mówi, że złagodniejesz. Królowa Pucharów mówi, panno, że wypiękniejesz, że będziesz miała więcej uroku osobistego. Jeżeli byś chciała dzisiaj coś ładnego kupić, czy jakąś sukienkę, czy upiększyć dom, czy bardziej korzystać z intuicji, to jak najbardziej jest to dobra karta. Ale to może ta karta może mieć inne znaczenie banalne, że jakieś relacje z kobietą będą w tym dniu dla Ciebie ważne. I tyle. I proszę Państwa, dobrnęłam do końca, już chyba słyszę za drzwiami mojego pokoiku, chyba słychać, że już ktoś przyszedł na medytację, więc i tak los łaskawy, że mi nikt nie przerwał. Więc proszę Państwa, tak jak Państwo lubicie, a dużo miałam takich komentarzy, że afirmacje Państwo lubicie, afirmacja dla mnie i dla Państwa na
22 października. Wow! Przeczytam, może później pokażę. Jestem miłością i życiem. Akceptacja jest kluczem do szczęścia. Czyli kochajmy i akceptujmy siebie bezgranicznie, bez względu na to, czy tu mamy zmarszczkę, czy tam mamy zmarszczkę, czy tu ileś fałdek tłuszczu. Kochajmy siebie i bądźmy dla siebie najlepszym przyjacielem, najwspanialszą istotą. No i to tyle. Jutro się spotkam z Państwem w biegu, może też na tej samej scenerii. A póki co życzę Państwu radosnego wtorku 22 października. Dziękuję. Pa!